Alexa Stage. Dzień dobry, ja nazywam się Maciej Tęgi i spotykamy się dzisiaj w Amazon Development Center Poland i zapraszamy Was serdecznie na Alexa Stage. Moim gościem dzisiaj jest pan Jacek Dukaj, jeden z najwybitniejszych polskich prozaików, autor kultowej katedry, zekranizowanej przez Tomka Bagińskiego, laureat szeregu nagród, jak Nagroda imienia Kościelskich czy Europejska Nagroda Literacka, nominowany do paszportu polityki oraz Nike i Nagrody Angelus. Autor przenikliwych, zmuszających do myślenia, esejów analizujących współczesność i rozwój cywilizacji. Dzień dobry, panie Jacku. Na początek naszej rozmowy zachęcam też naszą publiczność zgromadzoną tutaj do zadawania pytań. Pan Jacek jest otwarty na spontaniczne pytania z publiczności. Panie Jacku, zdaje się, że panuje taka nieformalna rywalizacja pomiędzy prowadzącymi wywiady z panem. To jest, kto zacznie od pytania z kategorii najtrudniejsze, więc ja trochę w kontrze, być może nie, zapytam, co pan zjada na śniadanie zazwyczaj. Czy jest pan raczej z kanapkowców, czy z owsiankowców? Ani to, ani to. Aha. Jakiś rodzaj owocu. Przy czym zaczęłaś muszę do tego potwornie zmuszać, bo ja zupełnie nie mam apetytu rano, więc tylko pod grozą nakazów lekarskich spożywam jakieś jabłko czy inny banan, coś takiego. A jak wygląda ogólnie pana poranek? To jest, pracuje pan od rana, czy powoli pan wstaje i... Wie pan, ja mam szczyt aktywności pomiędzy 19 i 1 w nocy, więc siłą rzeczy jakby trochę późno idę spać, więc późno wstaję. Ale ponieważ źle śpię, krótko śpię, więc też tak nie bardzo, nie jest to bardzo późna pora, gdzieś okolicy godziny 8-9. No i wtedy zazwyczaj pierwsza myśl to jest taka, co się znowu spieprzyło. Czyli wyłączam komputer i patrzę na te maile, które przyszły w międzyczasie i próbuję ogarnąć poziom grozy, która mnie czeka danego dnia. Nie? No i wtedy jest załatwienie kilku najszybszych maili, jakieś telefony, coś przekąszę, idę na siłownię, wracam z siłowni, zjem coś konkretniejszego, no i już reszta dnia to zależy, jaki mam tam program. Zazwyczaj jest dużo zoomów, więc tak to mniej więcej wygląda. I jeżeli chodzi o proces twórczy, to on się odbywa zazwyczaj wieczorami właśnie? Tak, mówię, gdzieś po 19, bo mam poczucie, że jakby świat się już wyłączył, ja mam wolną głowę, nic mi nie będzie groziło, żadne alarmy, nowe rzeczy w mailach czy w telefonach do załatwienia, więc mogę wejść w inny tryb, zapomnieć o całej reszcie i tylko na jakimś tekstem się skupić. Co prawda teraz nie mam za bardzo na to tarczowak czasu, ale w czasach, kiedy pisałem intensywnie dzień po dniu jakieś duże rzeczy epickie, no to tak wyglądał ten tryb pracy. Ja pytam trochę o ten proces twórczy nie bez powodu, bo w Amazonie każdy projekt, każdy produkt, który rozpoczynamy, zazwyczaj rozpoczyna się od tego, że piszemy rozprawkę sześciostronnicową, która to zawiera informacje podstawowe na temat tego produktu, na temat tej inicjatywy, którą rozpoczynamy. Chciałem pana podpytać, jak to jest u pana, czy pan siadając do tworzenia zaczyna i po prostu te historie się panu same wymyślają, czy jest to proces jakby żmudny dla pana i wymaga czasu, jakby dużej energii? Pan chyba porównuje nieporównywalne rzeczy, bo mam wrażenie, proszę mnie poprawić, że w tej sytuacji kooperacyjnej to motywacja przychodzi z zewnątrz, czyli pan ma jakieś zadanie i żeby wykonać to zadanie, musi pan przejść przez ten etap spisania w sposób czytelny dla ludzi, którzy nie siedzą w pana głowie, tego procesu, kawałka zadania, rozwiązań, algorytmu, mówiąc szumnie, prawda? Czyli inicjatywa jest spoza, pan tylko odpowiada na tę inicjatywę, prawda? I clue tego, co jest do przekazania, to jest to, co się wydarza poza pana głową. Bo z definicji cała procedura, całe zadanie musi być do wypełnienia przez szereg osób. Ten szereg osób wie tylko tyle, co jest wspólnie postrzegalne, logicznie przyswajalne przez wszystkich. I to jest jakiś zapis, prawda? No, ja to mówię, że to jest algorytm, ale to nie musi być zapisywane w formie ścisłej algorytmu, to może być po prostu tekstowy zapis tego, co jest do wykonania. Ale ten tekst, to co jest zapisane i dostępne dla wszystkich w obiektywie tej samej postaci, on jest tą procedurą. On tu, że tak powiem, jest podmiotem, a ludzie są wykonawcami tej procedury. Bo nie może być tak, że jeden wykonawca ma w głowie co innego, drugi ma co innego i każdy w efekcie robi zupełnie inne rzeczy i na końcu wychodzi jakiś potworek Frankensteina. Prawda? Czyli podmiotem jest ta procedura. Dlatego ja używam często takiego porównania metafory, która już jakby osiągnęła status więcej niż metafory. Wydaje mi się, że to jest część tego, o czym ostatnio się mówi, opowiadając historię
zagarniania przez, przez sztuczną inteligencję rozmaitych dziedzin życia, że te procedury, które wykształcają takie byty jak korporacje, one de facto są odpowiednikami sztucznej inteligencji. A sztuczna inteligencja się nie musi procesować na komputerach z hardware'u niebiologicznego. Hardware biologiczny także może być nośnikami sztucznej inteligencji. I w momencie, kiedy masz takie rozbudowane procedury i one się wykonują na ludziach jako części organizmu korporacyjnego, to po przekroczeniu pewnego stopnia złożoności to jest nieodróżnialne od sztucznej inteligencji, która ci się procesuje na komputerach z krzemu. Nie? I dlatego część już nawet tych produktów tego typu procesów, w kulturze zwłaszcza, które nie były zaprojektowane w naszym współczesnym rozumieniu przez sztuczną inteligencję, czyli nie żaden czat GPT-4 napisał scenariusze i tak dalej. Napisali to ludzie, ale oni byli częściami tych procedur i oni działali jako trybiki w maszynie i wiedzieli, jakie muszą części wykonać z tego, co było zapisane uprzednio. To dla odbiorców jest już nieodróżnialne tak naprawdę od produktu sztucznej inteligencji per se. Masz to samo poczucie, że to procedura to stworzyła. Znacząca część ostatnich produkcji hollywoodzkich ma ten vibe. Znaczy ludzie to czują, nawet ci, którzy nie rozkminiają tego na tym poziomie, co ja teraz mówię, że kolejny proceduralny produkt, ja już nie chcę tych sztampowych rzeczy oglądać, ale ta sztampa z czegoś wynika. Może spróbuję zadać pytanie jeszcze raz, bo faktycznie część z tej rozprawki, tak, to jest, można powiedzieć, jakiegoś rodzaju procedura, ale zawsze pierwsza strona tej rozprawki to jest jakiś stan w przyszłości, który ten autor musi sobie wyobrazić. I faktycznie jest tak, że czasami jest to uzgodnione wcześniej wewnątrz zespołu, tak? Jakiś kierunek tego produktu, który w przyszłości ma w jakiś sposób wyglądać, ale czasami są to pomysły zupełnie oddolne, tak? Pochodzące od pracowników. No i wtedy ta osoba musi wyobrazić sobie, stworzyć, wykreować coś, jakiś stan, który jest stanem przyszłym do obecnego. Tak, ale to, co będzie produktem, będzie się zawierać, będzie pochodzić w całości z tego, co ta osoba zdołała zapisać w tej wyprawce, w tym przygotowaniu. Nie? To, co ona tak naprawdę miała w głowie, to nie ma znaczenia, bo jeżeli ona nie jest w stanie tego uzewnętrznić, nie jest w stanie zmienić tego w przekaz intersubiektywny, to korporacja tego nie wykona. W przypadku twórcy jednoosobowego, który sobie albo maluje, tworzy piosenkę, albo pisze książkę, no to on bez przerwy ma dostęp do tego źródła, tego, co jest niewypowiadalne, tego, co on ma sam w swojej głowie. On nie musi, może, czasami to jest pomocne, ale nie musi sobie spisywać takiego konspektu, żeby z niego potem pisać powieść. Konspekt jest tylko dla niego samego pomocą. W waszym przypadku ten konspekt, ta rozprawka jest tym wszystkim, co będzie podstawą dla realizacji tego projektu. Bo nikt poza panem nie ma dostępu do wnętrza pana głowy, prawda? Tak, zgadzamy się z tym. Więc to jest ta podstawowa różnica. Nie? Mam nadzieję przynajmniej. I w momencie, kiedy duża część sztuki, kultury współcześnie, ze względów i na budżety, i na technologię używaną do produkcji tej sztuki, kultury, jest produkowana zespołowo, to ta sama procedura tam obowiązuje. Czyli żeby cały zespół ludzi wiedział, co ma osiągnąć, w imię czego pracuje, jakie poszczególne zadania wykonuje w złożonym procesie, to musi być bardzo ściśle właśnie w formie algorytmu spisany ten cały proces do wykonania. I on, ten proces, ten zapis tego procesu wyprzedzający, on jest podmiotem tego aktu twórczego. A nie to niewypowiadalne w głowie artysty. To niewypowiadalne w głowie artysty to może działać w przypadku, kiedy mamy takich autorskich twórców, którzy wszystko sami robią i tylko ich słowo jest dyktatem. Powiedzmy, jak David Lynch kręci swoje filmy. Nikt nie musi w ekipie wiedzieć, dlaczego dana scena w filmie Davida Lyncha wygląda tak, a nie inaczej? Bo coś Davidowi Lynchowi się przyśniło i dlatego to ma być. Tak, nie? Ale nie ma żadnego zewnętrznego wyjaśnienia. Ale w dużych produkcjach to, co decyduje, to nie jest sen poszczególnego twórcy. To jest to, co zostało zapisane, uzgodnione przez wszystkich i wszyscy widzą tą procedurę. Zgoda? Mamy pytanie z publiczności. Tak więc moje pytanie dotyczy tych trybików, ponieważ troszeczkę się zastanawiałem, bardzo dużo teraz wśród ludzi słychać, że no, ta sztuczna inteligencja to już zaraz będzie jak człowiek i tak dalej. Kiedyś ludzie to samo mówili o komputerach, wcześniej o kalkulatorach i tak dalej. Tylko pytanie, czy jesteśmy w stanie człowieka określić deterministycznie? Czy człowiek nie ma w sobie pewnej dozy losowości, której jednak brakuje maszynie? Oczywiście możemy to udawać, ale czy jednak pewna nieprzewidywalność naszych akcji nie wpływa na to, czy jesteśmy człowiekiem, czy maszyną? No,
na obecnym etapie programy, które się nazywa podocznie sztuczną inteligencją, są tak samo nieprzewidywalne dla twórców i użytkowników. Więc tutaj już nie widzę różnicy. W tym jest prawda. Tylko, że jedno to jest kwestia błędu, a drugie, wydaje mi się, że w kwestii człowieka, to jest jakaś cecha inteligencji. To jest kwestia ocenna, co jest błędem, a co jest cechą inteligencji. Ja na przykład uważam nie za błąd, ale właśnie za atut części tych programów graficznych w rodzaju Midjourney czy Runaway Gentoo, halucynacje, glitche. Uważam, że to jest właśnie to, co jest najciekawsze. Nawet niektóre te programy mają nakładki specjalnie po to robione, żeby jakby optymalizować wykorzystanie glitchy, halucynacji. I w ten sposób tworzy się to, co się nazywa potocznie oryginalnością. Więc zgadzam się z tym, jak pan to opisuje, ale mam inną ocenę wartości. Rozumiem. Zresztą uważam, że to jest bardzo ciekawy pogląd, bo myślę sobie, że przez długi czas tego typu rozumowanie będzie podtrzymywane i kultywowane i nawet w pewien sposób popierane przez organizacje w rodzaju korporacji. Bo oczywiście nie jest celem korporacji, nie jest dla nich dobre, żeby ludzie pracujący wewnątrz mieli niski, degradujący pogląd o swojej roli. Więc musi istnieć wewnątrz korporacji przeciwstawna mitologia, która wywyższa ich. Nie? Na zasadzie właśnie resentymentu niczańskiego, nie? Gdzie niewolnik u niczego wytwarza sobie bardzo skomplikowane, barokowe, przepiękne mitologie i religie, które opowiadają szlachetność i wyższość jego pozycji niewolnika. Nie? Więc co prawda, ciężko ja tu jestem zgodzić. Pognębiony i pracuję w błocie i gnoju każdy dzień, ale jakże uszlachetnia mnie to cierpienie. Otrzymam nagrodę po śmierci, prawda? Więc musicie mieć, przepraszam, że tak mówię wprost, nie? Ludzie, którzy są w tej pozycji i ta pozycja się staje coraz bardziej wyraźna dla obiektywnego oglądu z zewnątrz, w jej ograniczeniach i do czego zmierza w tym rozwoju cywilizacyjnym i kulturowym, subiektywnie muszą mieć coraz silniejszą motywację przeciwnie skierowaną. A ponieważ są inteligentnymi ludźmi, nie można ich to wmusić na zasadzie indoktrynacji, tylko trzeba zbudować coraz bardziej barokowe, subtelne, piętrowe mitologie uzasadnienia, dlaczego pomimo tej obiektywnej sytuacji, subiektywnie ich pozycja jest bardzo podmiotowa, podniosła, szlachetna i ma wielką przyszłość przed sobą. Panie Jacku, a pan już o sztucznej inteligencji, ja chciałem jeszcze zapytać, bo pan twierdzi, zdaje się, że pierwsze formy sztucznej inteligencji, tak, pojawiły się 6 tysięcy lat temu, prawda? To jest skomplikowana i długa analiza. Ja ją próbuję przeprowadzić, uważam, że jest bardzo ważna. Uważam, że wiele ludzi nie rozumie, na czym polega sztuczna inteligencja. Przede wszystkim, ja nie wychodzę od żadnych osobliwych, nieortodoksyjnych definicji. Ja zaczynam od tego, co jest nawet encyklopedycznie używane, że miernik inteligencji, czyli jeżeli sobie robisz testy na IQ, to dostajesz zestaw takich zadań do wykonania, które wszystkie mają wspólną cechę, to są mianowicie operacje na symbolach. I im lepiej ty jesteś w stanie operować tymi symbolami, czyli rozwiązywać jakieś zagadki, zadania opierające się na symbolach, tym wyższy dostajesz współczynnik IQ. Czym jest operacja na symbolach? Nie? Dlaczego można ją sprowadzić w postaci granicznej? Jakby się tak cofać w historii kultury człowieka. Nie? Co jest jakby warunkiem minimum, żeby była możliwa operacja na symbolach? Nie? I teraz dochodzimy mniej więcej do 100-150 tysięcy lat temu, kiedy Homo sapiens zaczął być zdolny do przekazywania sobie informacji symbolicznej. I my o tym nie mamy oczywiście żadnych informacji bezpośrednich, ponieważ nie jesteśmy w stanie odkopać reliktu wypowiedzianego pierwszego słowa, bo jak wypowiadam słowo, no to ginie w momencie, kiedy wypowiadam. Nie? Więc my wnioskujemy pośrednio, przez pośrednie relikty materialne. Na przykład odkopujemy z grobów tych pierwszych hominidów jakieś ozdoby, które mają znaczenie symboliczne. Albo sam fakt, że pochówek został wykonany w jakimś rytuale, oznacza to, że ci chowający go musieli w sposób konieczny myśleć jakimiś metaforami, wyobrażeniami o tym, co jest po śmierci, czyli mieli już zbudowany ten porządek symboliczny. Nie? Więc stąd wnioskujemy, że ich umysły i kultura operowała na tym poziomie symboli. Prawda? No i od tego momentu człowiek, czyli kultura ludzka, zaczyna się opierać na zdolnościach operowania symbolami. I pierwszy próg jest taki, kiedy te symbole
zyskują podmiotowość, czyli przechodzą na niepodległość. Ty już nie musisz być koniecznym nośnikiem tych symboli. One nie żyją tylko i wyłącznie w twoim umyśle, w twoim mózgu, ale jesteś w stanie w jakiś sposób je uniepodleglić. Pierwszy stopień to jest to, że je uniepodlegasz chwilowo, w momencie, kiedy wypowiadasz. Czyli ja wypowiedziałem coś, pan to słyszy i teraz pan myśli nad tym, co zostało wypowiedziane. Czyli już niekoniecznie nade mną, mnie osobiście analizuje, tylko wyłącznie treść tego, co ja wypowiedziałem. No ale to też ginie po jakimś czasie. Pan umiera, pamięć się kasuje, może być zdegradowana, więc już pamiętać niedokładnie i tak dalej. No i potem jest mam następny etap, kiedy nie tylko się uniepodlegają, ale obiektywnie. Czyli ktoś zapisuje ten symbol albo rysuje sobie jakiś prymitywny obrazek. I on już istnieje w sposób obiektywny, taki sam dla wszystkich, którzy wychodzą i go oglądają. Nie? I od tego momentu jesteś w stanie dokonywać operacji na samych symbolach. Czyli jeden człowiek zapisał sobie jakiś tam symbol, drugi sobie zapisał jakiś inny. Trzeci przychodzi, dokonuje jakiejś operacji na symbola. Najprostsza rzecz, 1 plus 2 równa się 4, równa się 3, 2 plus 2 równa się 4 i tak dalej, gdzie każdy może zapisać kawałek tego, a ktoś inny dokonuje włącznie operacji na symbolach. Może, to jest prymitywny chiński pokój. On nie musi wiedzieć, jakie mają znaczenie symbole, ale musi znać reguły operacji na symbolach. I przychodzi trzecia osoba i patrzy wyłącznie na wynik tej operacji na symbolach i zyskuje jakąś dodatkową wiedzę, prawda? Nie miała jej uprzednio, zobaczyła, wiem to. Ale ona już nie musi wiedzieć, skąd ta wiedza pochodzi. Bo ona nie musi ani wiedzieć, kto narysował te symbole, ani na czym polegała ta procedura. I to jest to, co ja teraz opowiedziałem, to jest pierwsza sztuczna inteligencja. Czyli operacje na symbolach wykonywane poza pojedynczym umysłem człowieka. I im bardziej ta proceduralizacja postępuje, staje się skomplikowana, wieloetapowa, im więcej danych można nie wprowadzić, im więcej te reguły są takie, że jeden człowiek w sposób konieczny, w sposób, bo już nie ma takiego człowieka, który jest w stanie objąć głową całą tą procedurę. Tak jak się teraz mówi o przykładzie na przykład smartfonu, że nie ma człowieka na Ziemi, który jest w stanie powiedzieć, w jaki ten smartfon sposób został zbudowany. Wszystko jest skompromatalizowane, nie? To w tym sensie można mówić o postępującej w dziejach rozwoju cywilizacji człowieka dominacji sztucznej inteligencji, w tym szerokim rozumieniu. I dla jej zaistnienia wcale nie są potrzebne komputery. Komputery służą wyłącznie do przyspieszenia procesu operacji na symbolach. Ale to samo teoretycznie można by przeprowadzać, gdyby to rozciągnąć bardzo w czasie. Czyli wyobrażać sobie, że tam miliard hominidów pracuje przez miliard lat na jakichś kamiennych tabliczkach, wykonując te operacje na symbolach. To jest zasadniczo to samo, tylko że bardzo długo, dużo czasu zajmuje, nie jest efektywne. Więc to, co zyskujemy, to zyskujemy efektywność. Nie? Ale przez to także uwypukla się ta rola sztucznej inteligencji. Ona się staje wyraźna. Bo to, co ja opowiadam, to są subtelne procesy rozciągnięte w czasie. Żeby sobie uświadomić, że tak to działa, to musisz dokonać właśnie takiej analizy wstecznej, jaką teraz przeprowadziłem. Więc dla przeciętnego człowieka to jest niewidoczne. Nie? Natomiast jak dostajesz coś takiego w smartfonie, w laptopie i to ci momentalnie wypluwa nowe jakości, nowe dzieła, nowy content, no to widzisz, kurczę, to nie człowiek zrobił. To zrobiła sztuczna inteligencja. I dlatego takim, wiesz, przełomem, watershed moment, był ten chat GPT-3, bo wszyscy zobaczyli, to działa. I to działa jako coś, co nie pochodzi od człowieka. A wcześniej to musiałeś właśnie dokonywać takich analiz, żeby to sobie uświadomić. A jak by pan zdefiniował inteligencję bez przedrostku sztuczna w tym ciągu? To jest zdolność operacji na symbolach. Sztuczność polega na tym, że te operacje dokonują się poza pojedynczym umysłem człowieka. Zdaje się, że pan ostatnio musiał bronić otwartości swojej na ten termin inteligencji, tak, prawda? Tak. Znaczy ja uważam, że to jest najszersza i najbardziej uniwersalna definicja, a wszystkie inne są jakimiś podzbiorami, wyjątkami od niej. Musisz zakładać dodatkowe warunki brzegowe. Proszę zauważyć, że w tej definicji mieszczą się zarówno wszystkie chińskie pokoje, zarówno wszystkie przyszłe sztuczne inteligencje, które były już projektowane po technologicznej osobliwości, czyli w momencie, kiedy to nie człowiek je projektuje, więc są całkowicie nieprzejrzyste. My nie wiemy wtedy, co się tam dzieje w środku, ale nadal wiemy, że się dokonują jakieś operacje na symbolach, nie? Ale zasad ich nie znamy, architektury tego nie znamy. Nie? I zawsze sobie w takim przypadku próbuję wyobrazić, jakie jest prawdopodobieństwo, że to, jak my rozumiemy inteligencję, czyli ten rodzaj inteligencji, który wyłonił się w toku naturalnej ewolucji Homo sapiens, jest rzeczywiście wzorcowym, benchmarkowym dla inteligencji w ogóle.
Więc proszę sobie wyobrazić przestrzeń fazową, w której mamy tyle wymiarów, ile jest możliwych zmiennych dla zbudowania inteligencji w ogóle. Nie? I w tej przestrzeni fazowej mamy jeden punkcik i to jest inteligencja taką, jaką posiada Homo sapiens. Nie? I teraz, jakie jest prawdopodobieństwo, że to jest optymalna forma inteligencji, że żadna inna jej nie pobije? Nie? Czyli jeżeli wypuścimy po technologicznej osobliwości naszą sztuczną inteligencję po to, żeby sobie budowała kolejne, lepsze jej formy, no to ona w sposób konieczny, podążając tą logiką tej przestrzeni fazowej, będzie się oddalać w niej od przestrzeni, od inteligencji Homo sapiens ku coraz dziwniejszym, obcym formom inteligencji. No bo inaczej musielibyśmy uznać, że cały wszechświat jest antropiczny. Znaczy on powstał w takiej kombinacji założeń praw fizyki, cząstek elementarnych, prędkości światła i tak dalej, po to tylko, żeby w niej wyeluowana ludzka inteligencja była optymalna. Czyli to jest rodzaj jakby wiary kopernikańskiej. Nie? Jeżeli w nią nie wierzymy, to logiczną konsekwencją tego jest to, że ludzka inteligencja jest przypadkową wersją inteligencji, która się tam gdzieś mieści na obrzeżach tej przestrzeni fazowej, a optimum leży zupełnie gdzieś indziej. Panie Jacku, jeszcze prośba, aby dla naszych słuchaczy i widzów wyjaśnić chiński pokój. Okej. Chiński pokój był takim modelem teoretycznym zbudowanym w trakcie dyskutowania tego, czym jest sztuczna inteligencja i czym się będzie różniła od inteligencji ludzkiej. I zasadniczo on wygląda tak. Mamy jakąś zamkniętą przestrzeń, to może być coś takiego jak tutaj nasza salka, w której mieści się, powiedzmy, człowiek. To jest agent, ale powiedzmy, że to jest człowiek. I on nie zna chińskiego. Ani jednego słowa, znaczenia, syntaksy, nic. Natomiast wewnątrz tego pokoju znajduje się ogromny zapas książek z ideogramami chińskimi oraz z procedurami, w jaki sposób się posługiwać tymi ideogramami. I on dostaje z zewnątrz, przez jedną szczelinę w drzwiach, w okienku do tego pokoju, liściki zapisane po chińsku ideogramami. I on, nie rozumiejąc zupełnie tych liścików, sprawdza sobie każdy ideogram po kolei w tym zapasie książek, który ma wewnątrz, i na podstawie tej wiedzy operuje blindly, czyli tak jak mówię, dokonuje operacji na symbolach, nie? I spisuje odpowiedź na ten liścik, tak samo tymi ideogramami, który totalnie nie rozumie, i wysyła na zewnątrz tą odpowiedź. Nie? I ten, który odbiera tą odpowiedź na zewnątrz tego chińskiego pokoju, on jest przekonany, chiński pokój zrozumiał mnie doskonale, dał mi odpowiedź, czyli chiński pokój zna chiński język. Nie? W rzeczywistości nie ma żadnego podmiotu, który rozumie tą chińszczyznę. Nie? Dokonała się tylko bezosobowa, poza pojedynczym umysłem człowieka, operacja na symbolach. I dla pana jest już to wystarczającą definicją inteligencji? W mojej definicji, czyli operacji na symbolach dokonującej się poza pojedynczym umysłem człowieka, to jak najbardziej się mieści. Ja nie twierdzę, że każdy rodzaj inteligencji się do tego sprowadza, ale on obejmuje także ten rodzaj inteligencji, zwłaszcza, że i tu jest pułapka epistemiczna. Dla większości tego typu przypadków nie jest możliwe z zewnątrz rozsądzenie, czy ja rozmawiam faktycznie z człowiekiem, który jakoś tam przez analogię z moją samoświadomością to rozumie i procesuje sobie w głowie, czy właśnie z chińskim pokojem. Mamy pytanie na sali. Tak, to ja mam jedno pytanie, bo na przykład w komórkach biologicznych no następują takie procesy, które pozwalają na to, żeby te komórki się mutowały, żeby one się rozmnażały. No, one polegają na tym, że tam jest jakieś mRNA i to mRNA się kopiuje i to się właśnie kopiuje w ten sposób, że tam jest symbol, tam jakaś adenina, no to tymina, jakaś uracyl, to tam jakaś cytozyna. I no, były też komórki, które powstały przed ludźmi. I czy pan uważa, że to powoduje, że sztuczna inteligencja była jeszcze wymyślona, znaczy działała sztuczna inteligencja jeszcze przed ludźmi? Ma pan absolutną rację. Na tym się opierają algorytmy ewolucyjne. Jest cała, Lem o tym bardzo dużo pisał, w jaki sposób ewolucja też jest pewnym rodzajem ewolucja dokonująca się właśnie na kodzie genetycznym, gdzie kod genetyczny jakiś językiem, to są symbole i tam się dokonują na tym operacje. I istnieją pewne metaprocedury w tej ewolucji, wykształcone też na drodze czysto ewolucyjnej, czyli dostosowania się do środowiska zewnętrznego. No i w ten sposób wyłania się pewna wartość, nowa jakość. Tą nową jakością są genomy człowieka. I w tym sensie do powstania
dodatkowej wartości, czyli dodatkowej wiedzy, informacji, nie jest potrzebny agent samoświadomy, który poprzedza ewolucję sztucznej inteligencji. W naszym przypadku był ten agent samoświadomy. To był Homo sapiens, który sobie wykształcił cywilizację technologiczną, na końcu której mamy komputery, które procesują bardzo szybko te procedury sztucznej inteligencji. Ale to jest niekonieczne. I są rozmaite ścieżki, które mogą prowadzić do sztucznej inteligencji, nawet nie ewolucyjne. Bardziej ekstremalnym przypadkiem jest tak zwany mózg Boltzmana. Nie wiem, czy ktoś kojarzy, na czym polega ten fenomen. Znaczy, zasadniczo chodzi o tym, że chodzi o to, że istnieje skończona ilość kombinacji cząstek elementarnych w danej przestrzeni, nie? Ale istnieje teoretycznie nieskończony czas istnienia wszechświata i nieskończona przestrzeń w tym wszechświecie. Wobec tego ci wychodzi z tego równania, że wszystkie możliwe kombinacje układów cząstek w danej kawałku przestrzeni będą się pojawiały na zasadzie spontanicznej, czy po prostu chaotycznej kombinacji emergencji z fluktuacji kwantowej. Nie? I w ten sposób także pojawiają się takie kombinacje, które od razu są bardzo skomplikowanymi mózgami, czyli aparatami do procesowania informacji. Zresztą te mózgi Boltzmana. Więc jest wiele ścieżek, które ci prowadzą do sztucznej inteligencji. Ścieżka, która prowadzi przez najpierw ewolucję biologiczną, w wyniku której powstają jakieś byty, które są samoświadome i wykształcają kulturę, w ramach której uczymy się procesować na symbolach i w ten sposób powstaje sztuczna inteligencja, to jest tylko jedna ze ścieżek. To jeszcze jedno pytanie trochę z innej kategorii. Czy inteligencja to też podmiotowość? Czyli czy jeżeli będziemy mieli już wystarczająco dobre sztuczne inteligencje, które są w stanie idealnie naśladować człowieka, czy jesteśmy w stanie wtedy powiedzieć, że takie coś powinno mieć swoje własne prawa? I jeżeli tak, to czy na przykład takie rzeczy jak przestępstwa w stylu morderstwa nagle zaczną być wykroczeniami, ponieważ jesteśmy w stanie odtworzyć tego człowieka całkowicie? Pana przykład jest jeszcze prosty, bo pan zakłada, że ta sztuczna inteligencja będzie podobna do człowieka. I wtedy rzeczywiście możemy sobie założyć, że sama empatia ludzi będzie przemawiała za tym, żeby nie robić krzywdę bytom, które wyglądają jak ludzie, zachowują się jak ludzie, reagują na nas w mniej więcej takiej podobnej macierzy emocjonalnej. To jest proste. I to możemy nawet założyć, że to jest, dla nas byłoby dobre, lepsze, żeby traktować je jak ludzi, ponieważ to nam robiłoby krzywdę naszej psychice, naszej emocjonalności, gdybyśmy takie byty traktowali jak nieludzkie, nic nieczujące. Bo to zasadniczo byłaby prosta ścieżka do socjopatii, jeżeli nie psychopatii. Nie? Czyli trenujemy się do tego, że byty, które reagują, wyglądają, działają jak ludzie, traktujemy jak przedmioty i możemy je dręczyć, niszczyć, zabijać, cokolwiek z nimi robić. Nie? To jest zniszczenie sobie duszy, mówiąc podniośle. Nie? Ale to jest prosta wersja. Czyli taka, która zakłada, że sztuczna inteligencja w sposób konieczny będzie podążała ścieżką ludzką. To, co przed chwilą mówiłem, jest argumentem silnym za tym, że im bardziej ona będzie chciała się samo usprawniać, udoskonalać, przebijać człowieka, tym mniej ona będzie ludzka, tym mniej będzie podobna do człowieka. Na każdym poziomie. Od architektury do behawioru, do konieczności życiowych i tak dalej. I to jest wyzwanie. Jak wtedy ją traktować, przynajmniej na poziomie podmiotowości człowieka, kiedy ona nie będzie przejawiała cech ludzkich? No właśnie, bo wracając do tych przestrzeni fazowych, ja miałem takie pytanie pan wspomniał kiedyś o tym terminie boska AI, tak? Jeżeli ta inteligencja, jakkolwiek ją nazwiemy, będzie dalsza od nas, tak? To jak ją będziemy traktowali, tak? Tak, znaczy to jest taka popularna nazwa dla zobrazowania takiej różnicy mocy, potencji pomiędzy człowiekiem a sztuczną inteligencją, że de facto ona będzie dla nas funkcjonalnie Bogiem, jakimś rodzajem bóstwa. Bo nie będziemy rozumieli, jak działa, jak myśli, dlaczego robi to, a nie co innego, a zarazem jej moc w porównaniu z naszą będzie już na tyle wyższa, że możemy ją równie dobrze traktować jak Boga. Więc w historii człowieka, w historii kultury, religii człowieka istnieje taki moment, który bardzo dobrze to obrazuje, tą różnicę i tą relację. I to jest monolatria Żydów przed pełnym monoteizmem. Czyli oni już wtedy, bo wyszło to od tego, że na początku różne plemiona miały różnych bogów. Nie? I tam jedno plemię składało ofiary takiemu bogowi, drugie składało tamtemu bogowi. I zasadniczo oni wiedzieli, że istnieją inni bogowie, ale to nie są nasi bogowie.
Więc ja muszę składać temu naszemu Bogowi ofiary, on nam zrobi dobrze, mam jakieś przymierze z nim i jeżeli my mu dobrze służymy, a on jest potężniejszy, to nasze plemię będzie zwyciężało inne plemiona. Nie? No i to jest ten etap monolatry, kiedy zasadniczo są inni bogowie, ale oni nie są nasi. Nie? Ale potem przyszedł etap rzeczywiście monoteizmu, kiedy tamci bogowie już nie byli uznawani za bogów, zostali zdegradowani do poziomu jakichś tam demonów, niższych bytów w tej mitologii, a tylko był jeden bóg. Nie? Ale na etapie, kiedy my przyznajemy, że istnieją jeszcze inni bogowie, tak samo jak mogą istnieć rozmaite sztuczne inteligencje w różnych miejscach ustanowione w tej hierarchii potęgi, no to uczymy się wchodzić w mniej więcej tego typu relacje, tego typu przymierza, jakie wtedy funkcjonowały. Nie? Czyli dostajemy jakieś wytyczne, jakieś rozkazy, algorytmy i jeżeli my je dobrze wykonujemy, wykonując totalnie niezrozumiałe z naszego punktu widzenia rytuały, nie? To dobrze służymy temu bóstwu i bóstwo nas nagradza. Nie? I to jest ten, wiesz, wstępny etap relacji pomiędzy człowiekiem a wysoką boską AI. Nie? Bo zasadniczo do tego wszyscy zmierzamy. Pierwsze powidoki tej relacji już wszyscy... Ja nie zmierzam. O, jak nie? Jeżeli masz samochód i jeździsz według GPS-u, to jaka jest twoja relacja do wskazówek tego GPS-u? To zależy. To zależy. No bo... jeszcze czasami się buntuje, jak w tych starych księgach Starego Testamentu, tak. Nie? Przed zakazem wjazdu nie posłuchał Jahwe i Jahwe go pokarał. I dojechałeś zamiast do Gdańska do Belgii. Nie? Albo później. Prawda? Ale my już jesteśmy na tej ścieżce. Ja chcę wrócić jeszcze do tego, bo... Tam jest jakieś pytanie, okay. Jeśli dobrze widzę. Może pytanie niezwiązane teraz z tym tematem, ale tak mi przyszło do głowy, że ludzie jako forma inteligencji zostali przez stwórcę, czy też przez ewolucję wyposażeni w sensory. I sztuczna inteligencja w tej chwili nie posiada sensorów poza nami. I pytanie, nie jesteśmy teraz w tej chwili w stanie skonstruować modelu taki, który będzie się rozwijał tak samo jak my, czyli nie będzie mógł się uczyć na różnych bodźcach i tak dalej. I w zasadzie to mnie ciekawi, w zasadzie, że w pewnym sensie pojawia się jakby taka symbioza pomiędzy tą inteligencją, która powstaje, sztuczną, a ludźmi, bo de facto wydaje mi się, że ona nas potrzebuje właśnie jako sensorów. Bo inaczej nie mogłaby jak inaczej będzie sama siebie badać i rozwijać? Bardzo fajne pytanie, z dwóch powodów. Pierwszy powód jest taki, że to nie jest prawdą. I dlaczego nie jest prawdą? Albowiem może sobie wyobrazić, to są takie modele, w których całość informacji dostarczanej sztucznej inteligencji nie pochodzi z bodźców ze świata zewnętrznego, ale także z tego środowiska cyfrowego. Na przykład budujesz sztuczną inteligencję do rozwiązywania jakichś problemów matematycznych. I ona do tego nie potrzebuje bodźców ze świata zewnętrznego. Ona po prostu potrzebuje informacji ze sztucznych modeli matematycznych. A dostajesz coraz lepsze sztuczne inteligencje. Tak samo sztuczne inteligencje do gry w szachy czy do gry w go. Po cholerę sztucznej inteligencji do gry w go wiedza o tym, co jest za oknem albo jak śpiewa ptak. Ona tylko musi znać macierz możliwych ruchów i reguły. I tyle. Ale się uczy w kolejnych konfrontacjach, w kolejnych rozgrywkach. Nie? Ale to nie jest banalne pytanie, bo rzeczywiście jest tak, że w tych trenażerach, w tych ścieżkach rozwoju AI w obecnym modelu, kiedy mamy te sieci neuronowe, które się teoretycznie powinny same uczyć, same trenować. Większość bodźców, kiedy to są modele inkorporujące dane z zewnętrznego świata, pochodzi z filtrów ludzkich zmysłów, prawda? Czyli jeżeli sobie wyobrazimy, przepraszam, jeśli ulecę zbyt wysoką metafizykę, to mnie teraz będziecie ściągać będziemy na ziemię. Będziemy ściągać. Tak. Istnieje jakaś rzeczywistość rzeczy samych w sobie, która nie jest dostępna zasadniczo do naszych zmysłów. Bo nawet jak sobie śledzimy postępy fizyki kwantowej, to wiemy, że to, co się tam dzieje na poziomie kwantowym, to jest nijak niepodobne do tego, co my sobie percypujemy naszymi zmysłami małpimy. Więc jest bardzo duża różnica. Nie? Ale nawet odsuwając to, zakładając czysto kantowsko, że są jakieś rzeczy same w sobie ze względów czysto epistemologicznych, niedostępne dla naszego poznania, a my widzimy tylko pewne refleksy, powidoki, konstrukty, które są potrzebne po to, żebyśmy jako małpy nie zginęli w toku ewolucji. Więc dlatego ja widzę takie rzeczy, jakie widzę, dlatego słyszę takie rzeczy, jakie słyszę i tak dalej.
I to jest ten filtr zmysłów, nie? Ale on nie oddaje rzeczywistości tak, jaka jest. Ona oddaje pewien refleks, wykrzywienie, nie? Po to skonstruowane, żebyśmy jako my przeżyli. Nie? I my karmimy sztuczną inteligencję informacjami z tego refleksu, z tego odbicia, z tego filtra. Ale możemy sobie wyobrazić, i zresztą nie potrzebujemy wyobrażać, bo mamy doświadczenia poprzez analizę aparatów zmysłowych różnych zwierząt, że istnieje wiele różnych innych filtrów, które budują, znowu użyję słowa z historii filozofii, umwelty rozmaite. Umwelty, czyli światy skonstruowane na podstawie doświadczeń zmysłowych. Umwelty poszczególnych zwierząt. Był taki Baron von Ixkel z Estonii na początku XX wieku skonstruował taką teorię o tym, jak to poszczególne gatunki zwierząt mają rozmaite umwelty, wobec tego ich doświadczenie jest całkowicie inne i próbował sobie zrekonstruować, jaki jest świat dżdżownicy, jaki jest świat pszczoły, jaki jest świat papugi i tak dalej. Bo oni wszyscy mają inne aparaty zmysłowe, wobec tego to, co do nich wchodzi, buduje im zupełnie inne wyobrażenia rzeczywistości. Ostatnimi laty było parę eksperymentów, które próbowały odtworzyć w VR-ze tego typu doświadczenia różnych umweltów, żeby człowiek, założywszy sobie headset VR-u, mógł zobaczyć i usłyszeć, doświadczyć, jakie jest umwelt świat pięciu gatunków zwierząt, które żyją w dżungli. To zrobiło takie studio belgijskie bodajże, Marshmallow Laserfist, to się nazywa In the Eyes of Animals. Można sobie to jeszcze chyba gdzieś zobaczyć. Nakładasz sobie headset VR-u i tam widzisz i słyszysz świat, jaki doświadcza ważka lecąc przez las, nie? Albo jakiś ptak w lesie, nie? Zupełnie coś innego. No i teraz wyobraźmy sobie, że w ten sposób, poszerzając zestaw danych zmysłowych, karmisz następne generacje AI nie danymi o świecie z naszego umweltu, czyli tak jak to człowiek widzi, ale widzą inne byty w rodzaju zwierząt, a potem byty faktycznie nieistniejące, ale możliwe do wyobrażenia. Czyli konstruuje sztucznie zestawy zmysłów, jakby wobec tego świat wyglądał, prezentował się przefiltrowany przez te zmysły, tym karmisz AI i wobec tego, jak ono się wtedy rozwija. Nie? I czy się rozwija w kierunkach bardziej efektywnych niż te, które pochodzą z AI rozwiniętych na podstawie ludzkich zmysłów, czy mniej efektywnych. I w skończonej ilości takich iteracji jesteś w stanie odkryć idealny, w sensie efektywności, zestaw zmysłów. Co także ci trochę by opowiedziało o tym, jaka jest rzeczywistość sama w sobie. Znaczy mało tego, tak? My nie tylko trenując te algorytmy sztucznej inteligencji, stosujemy filtry nasze zmysłowe, ale większość tych obecnie trenowanych modeli trenuje się na tekście, tak? Oczywiście tam są niektóre modele multimodalne, tak? Natomiast jednak większość tych informacji pochodzi z tekstu, więc to jest kolejny filtr, tak? Moment, bo tu mamy dwa poziomy. Po pierwsze, tekst to oczywiście jest łatwy, bo jakby symbol, na którym operuje AI, jest zarazem przejrzysty dla człowieka. Bo jak sobie patrzę na tak skodowany tekst, to jak mamy słowo krzesło, no to ja wiem, że to słowo denotuje krzesło. A jeżeli bym próbował odczytać analogiczny system, który dotyczy nie tekstu, ale już danych wizualnych, no to ja wtedy nie zobaczę tam ikonki przedstawiającej krzesło, tylko jakiś ciąg zer i jedynek i nie będę miał tej jasności, co on właściwie mi koduje, nie? Bo już obraz został bardzo mocno przetransponowany na dane zero-jedynkowe, czystocyfrowe. A tekst jest jeszcze przejrzysty dla nas, nie? Ale to jest poziom jeden, bo poziom dwa jest taki, co oznacza ten tekst, nie? I znowuż na tym poziomie myślenie, rozumowanie, mówiąc podniośle, przeprowadzone przez AI, jest ciągle więźniem naszego aparatu zmysłowego. Bo jeżeli mam zdanie pod tytułem bohater usiadł na krześle, nie? To żeby dokonywać operacji na symbola składającego się na to zdanie i rozwijać w jakiś sensowny sposób dalej w narracji, to tam, nawet jeżeli to jest chiński pokój, musi istnieć wewnątrz tej sztucznej inteligencji zestaw reguł, który ci opisuje wszystkie możliwe konteksty i znaczenia użycia, istnienia, wyprodukowania i kulturowych symboli
krzesła, siadania na krześle, fizjologii człowieka, różnic pomiędzy fizjologią człowieka, czy na przykład jaki człowiek może usiąść na krześle, a jaki człowiek nie może usiąść na krześle, bo na przykład ma chorą nogę, albo nie ma nóg, albo jest za niski i tak dalej. I to wszystko musi być objęte kontekstową wiedzą dla tego jednego zdania, dla tych prostych operacji na symbolach. I to już nie jest kwestia wyłącznie zero-jedynkowych, zresztą z przyporządkowań pomiędzy krzesłem, usiąściem i tak dalej, tylko zbudowaniem całego tej galaktyki znaczeń, która jest bezpośrednią pochodną umweltu człowieka. Bo to człowiek jako taki siada na tym krześle, on widzi to krzesło, on może na przykład, jak w klasycznym przykładach Husserla, zobaczyć tylko krzesło z jednej strony, a nie ze wszystkich stron naraz, nie? Więc już masz fenomenologiczne problemy z relacją z obiektami. Nie? To wszystko musi być objęte tym bardzo prostym teoretycznie zestawem reguł, które ci pozwala operować na takich prostych zestawach znaczeń usiadł na krześle. Nie? Więc to... No i z tym się teraz mierzą ci, którzy próbują rozbudowywać, komplikować, rozwijać właśnie tą sztuczną inteligencję opartą na dużych modelach językowych. Po to, żeby ona była w stanie dostarczać wiedzy, informacji, także narracji na tym wyższym poziomie, gdzie to już nie jest prosta operacja dotycząca tego, jeżeli pierwsze zdanie jest usiadł na krześle, to jakie może być drugie zdanie, bo ona może tego typu przedłużenia dokonać wyłącznie na takiej zasadzie, że połknęła 5 miliardów tekstów i w nich tam milion tekstów był o siadaniu na krześle. Wobec tego wyłącznie na poziomie rozpoznawania wzorców opowieści o siadaniu o krześle jest w stanie ci dać następne zdanie, które by ci się wydawało sensowne. Nie? Ale to jest na poziomie takiego prostego kroku drugiego naprzód. A jeżeli jesteś zmuszony, żeby opowiedzieć na wysokim poziomie narracyjnym, czyli jakby strategii pisania, a nie taktyki pisania, nową, oryginalną opowieść i na tym poziomie dodać wartość, to ty z góry musisz zaplanować całość tej opowieści, tą strukturę makro, nie? I te znaczenia makro sobie ukonstytuować. I to jest problem, z którym się teraz mierzą ci, którzy rozbudowują te duże modele językowe. Nie? Czyli dlatego jest łatwo sobie zrobić eksperymenty i zresztą robiłem je takie, że nakarmić AI schematycznymi tekstami narracyjnymi w rodzaju tam kryminału, prostego romansu i zadać mu wskazówkę, jak to się ma dalej rozwijać i on ci napisze dalej ten kryminał i romans, bo to jest schematyczne, on ma milion wzorców, na którym się może oprzeć. Tam nie ma wartości dodanej w tej strukturze makro. Struktura makro jest zadana. Nie? Ale jeżeli chcesz od niego, żeby on ci w tej strukturze makro wygenerował nowe sensy, no to jest właśnie wyzwanie w tej chwili. To dlatego sztuczna inteligencja obecnie nie pisze jeszcze po Dukajowemu, tak? To jest trochę inny problem, trochę wynika z tego, że ja sobie zawsze, no od pewnego momentu, nie od początku, ale od pewnego momentu stawałem za punkt honoru, żeby dobierać styl, formę do treści. Wobec tego zasadniczo nie ma czegoś takiego jak styl Dukaja, bo on jest pochodną tego, jakie ja idee biorę za podstawę następnego tekstu, stąd... Zabezpieczył się pan przed tym. Nie, ja to robiłem dlatego, bo wydawało mi się to fajnym wyzwaniem. No, natomiast teraz to jest rzeczywiście wielką przeszkodą dla AI. Dobrze, mamy pytanie z sali? Jasne, to takie pytanie, bo no, chyba zakładamy cały czas, że AI będzie chciało tego samego jak my. Tak, tak żyjemy na tym samym poziomie. Ja właśnie nie zakładam. Ale ta konwersacja ogólnie. Wydaje mi się, że jeżeli AI się w końcu rozwinie, będzie żyło na innym poziomie, nie wiem, egzystencji, czy będzie miało inne potrzeby. Więc nie istnieje taka możliwość, że będziemy... Może nie konkurować, ale współegzystować i będziemy swoimi klientami nawzajem. Oni będą chcieli coś od nas, jakiejś kreatywności, a my od AI kreatywności. Bo nie będziemy żyć na tych samych poziomach. Oni nie będą chcieli jeść tego samego, co my, nie chcieli tej samej sztuki, co my. Czy nie istnieje jakaś taka możliwość współpracy i korzystania ze swoich doświadczeń, przemyśleń? Na wczesnym etapie rozwoju AI, kiedy my jesteśmy do czegoś jeszcze potrzebni, żeby ona postępowała naprzód, to tak, na przykład, żeby dostarczać jej energii, budować kolejne procesory. I to się teraz dzieje. My budujemy infrastrukturę, dzięki której coraz szybciej się rozwijają nowe wersje programów, mieli się więcej danych, na których się karmią większe modele językowe i tak dalej. To teraz robimy, nie? Ale po przejściu tego progu, w którym AI sama się zaczyna rozwijać i wchodzi w interakcję się bezpośrednio ze światem realnym, czyli nie ma tej bramki, którą musi jakiegoś, nie ma jakiegoś wąskiego gardła, przy którym stoją ludzcy strażnicy i wypuszczają albo nie wypuszczają AI na świat prawdziwy. W momencie, kiedy ten kontakt będzie niekontrolowany i ona sama się zacznie rozbudowywać w kolejnych wersjach coraz bardziej
szybszych, bardziej efektywnych, doskonalszych, no to już właściwie człowiek do niczego nie jest jej potrzebny. No właśnie dokładnie. I wtedy, jeżeli żyjemy na jakichś różnych poziomach, to nie widzę wtedy tego konfliktu. No tak cofając się w czasie cywilizacji, jak się spotykały, to walczyło o ziemię, wybijały się, jedna wygrywała, druga... Ale czy człowiek ma jakiś konflikt z mrówkami? Ja czy została kiedy ogłoszona wojna człowieka z mrówkami? Nie, my je po prostu rozdeptujemy. Czyli panie Jacku, pan jest optymistą w krótkim okresie, a pesymistą w długim okresie? To jest bardziej skomplikowane. Okay. Ja uważam, że nie jestem w stanie w ogóle przewidzieć tych okresów. Czyli jak mówię, to jest ta zmienna, której nie znam. Jak szybko nastąpi to przejście? Bo równie dobrze może być tak, że to będzie już za 2, 3, 4, 5 lat, a równie dobrze, że tam wyjdą jakieś nieprzewidziane trudności techniczne, dla pokonania których konieczne jest następne 50 lat. Nie? Więc wtedy tak naprawdę to ja jestem neutralny. Mnie już to niewiele obchodzi. Nie? Ale w takim maksymalnym przebiegu czasowym, kiedy rozważamy tak naprawdę wyłącznie logiczne możliwości i niemożliwości, no to ta perspektywa, którą zarysowuję, to nie jest tak, że ja bym chciał tak, no ale ona wydaje mi się logicznie nieunikniona. Nie? Jak bardzo chętnie usłyszę jakieś mocne, logiczne kontrargumenty, tylko że nad tymi kontrargumentami głowi się od kilkudziesięciu lat całe zaplecze naukowców, kognitywistów, filozofów, jak do tej pory ja ich nie usłyszałem. Nie? Więc jakby nie spodziewam się, żeby nagle ktoś je wymyślił. No i niestety z każdym kolejnym krokiem tego, co widzimy, że już AI teraz robi, utwierdzamy się w przekonaniu, że ta ścieżka nieuchronności rozwoju AI, no ona jest prawidłowo opisana. A czy regulacje mają wpływ jakiś na rozwój AI? Czy powinny mieć wpływ, pana zdaniem? Powinny? Tak, powinny, ale nie będą miały. Dlaczego? No z takiego samego powodu, dla którego ludzkość nagle nie powiedziała sobie, że wszyscy poświęcamy się dla dobra bliźnich i ustanawiamy równość dochodu i poziomu życia i nikt nie pracuje tylko na swoje niezmierzone bogactwo, tylko każdy wysyła na drugi koniec świata to, co mu nie jest potrzebne po to, żeby wszyscy żyli w szczęśliwości i w dostatku. Teoretycznie jest to możliwe. Możemy się tak umówić. Dlaczego nie? Ale czy pan w to wierzy? No, zakładam, że sugeruje pan, że zawsze znajdzie się ktoś, kto nie, się złamie, że ktoś złamie tą regulację. Że jest w sposób ścisły powiązane dążenie do zwycięstwa w konkurencji z innymi podmiotami indywidualnymi, korporacyjnymi, państwowymi, z postępem w AI. Jeżeli w jakiś dziwny sposób nie nastąpi porozumienie absolutnie wszystkich podmiotów na całym świecie, że żaden z nich nie będzie chciał uzyskać przewagi w tym wyścigu i się wszyscy stopują, jeżeli coś takiego nie nastąpi, to ten postęp w AI jest nieuchronny. Mam pytanie z sali. Wtedy pytanie jest jedno. Skoro, za przeproszeniem, tak prosto jest nam stworzyć sztuczną inteligencję, która nas wygryzie, dlaczego nie wiemy o żadnej innej cywilizacji, którą by taka już stworzyła i by istniała? Czy mamy szczęście lub pecha, że jesteśmy pierwsi? Nie chcą się z nami komunikować? Czy może po prostu zbyt daleko są od nas? Pan zadał pytanie o paradoks Fermiego. Tak, znaczy, przede wszystkim ja bym się zastanowił nad samym założeniem. Czy to było takie proste? Znaczy bo inaczej, z perspektywy mnie jako programisty. Potrzebowaliśmy miliardów lat ewolucji życia na Ziemi, potem jeszcze wymierania dinozaurów, rozwinięcia hominidów i dopiero doszliśmy do cywilizacji technologicznej, która przyspieszyła rozwój AI na nośnikach hardware'u technologicznego, prawda? I to wiele dużych etapów musieliśmy przejść, żeby do tego momentu dojść. To nie było takie proste, nie? Ale pytanie jest jak najbardziej zasadne i te odpowiedzi na paradoks Fermiego, które ja preferuję, to są zasadniczo dwie. Pierwsza jest odpowiedzią związaną z AI, czyli każda cywilizacja, która rozwija kulturę zdolną do operowania na tym poziomie, na symbolach, w sposób konieczny rozwija sztuczną inteligencję. Sztuczna inteligencja, że tak powiem, zjada, przechwytuje rozwój tej cywilizacji, a ona już nie potrzebuje rozwijać się na zewnątrz, ona się rozwija do wewnątrz. Czyli wyłącznie transformuje materię, żeby mieć coraz więcej procesorów, na których mogłaby się procesować, a całe życie tej sztucznej inteligencji to jest życie matematyczne, logiczne, wewnątrz tych konstruktów. Wobec tego my, jako małpy obserwujące świat materialny, czyli jakieś tam promieniowanie idące do nas odległych systemów gwiezdnych przez miliony, miliardy lat, nie widzimy żadnych efektów
pracy, interakcji tej sztucznej inteligencji, bo ona nie wychodzi na zewnątrz, ona się pracuje do wewnątrz. Więc jak żeby mielibyśmy ją zaobserwować? Nie? Druga odpowiedź, którą preferuję na paradoks Fermiego, jest taka, że niezależnie od postępów sztucznej inteligencji, każda cywilizacja technologiczna dochodzi do takiego momentu, kiedy następuje rozjazd potencji z etyką. Czyli na przykładzie naszego świata i ludzkości. Z każdym kolejnym pokoleniem środki do niszczenia, do zagłady, do przeprowadzenia jakichś wielkich mordów mamy coraz lepsze, doskonalsze, łatwiejsze, tańsze. Asymptotycznie dąży do sytuacji, w której każdy pojedynczy członek cywilizacji będzie miał dostęp do jakiegoś środka, którym jest w stanie zabić całą cywilizację, całą ludzkość. Na przykład w dobowym laboratorium produkuje sobie dzięki kupionemu w internetowie małemu biologowi zestawowi do manipulacji genetycznych nowy zabójczy wirus. I wypuszcza go i cały świat pada biologiczny. Nie? Wystarczy jeden, który będzie miał mentalność Teda Kaczyńskiego czy Breivika. Nie? I w jaki sposób się zabezpieczyć, że w całej populacji nie nastąpi jeden taki wariat, kiedy już masz tak rosnące potencje technologiczne. Nie? Jeżeli zakładasz sobie, że nie następuje z innych przyczyn kolaps technologiczny, to każda cywilizacja w końcu dochodzi się do takiego momentu, kiedy każdy pojedynczy członek ma taką potencję. I z czystego rachunku prawdopodobieństwa wynika ci, że prędzej czy później rzeczywiście się mordują. Wobec tego, dlatego ich nie obserwujemy. A mogli być wcześniej? Jest pan w stanie, nie wiem, powiedzmy, strzelić. Czy jesteśmy pierwsi, czy już się wszyscy wymordowali przed nami? Znaczy, to jedno drugie nie wyklucza. Znaczy, oni się mogli wymordować przed nami, wobec tego my ich nie obserwujemy. Byłoby dziwne, gdybyśmy byli pierwsi, to z czystego rachunku statystycznego, też byśmy musieli zakładać, że świat jest w jakiś sposób na zasadzie antropicznej, wszechświat jest na zasadzie antropicznej oparty. Nie uważam, że tak jest. No ale rzeczywiście paradoks Fermiego daje do myślenia. Nawet nie o to chodzi, dlaczego my ich teraz nie obserwujemy, ale dlaczego my nie obserwujemy pozostałości po jakichś cywilizacjach, które gdzieś tam się rozwinęły przez te 13 miliardów lat. To jest dziwne. Ale to ta pierwsza pana możliwa odpowiedź na paradoks Fermiego, to ona zakłada, że poprzez nasze, że my nie obserwujemy, ponieważ nasze filtry nas ograniczają, nasze zmysły nas ograniczają? Nie, ona zakłada tylko to, że jeżeli rzeczywiście sztuczna inteligencja przejmuje pałeczkę, to ona nie potrzebuje ekspandować w świecie materii na zewnątrz, ona ekspanduje do wewnątrz. No tak, ale potrzebujemy. Proszę? A czemu my potrzebujemy? Bo my żyjemy w świecie materialnym. Jakie są marzenia Elona Muska? Podbiję Marsa, zdobędę następny system gwiezdny. A po co to sztucznej inteligencji? Może sztuczna inteligencja też ma ego. No ale dobrze, ona się może realizować tym ego wewnątrz systemu cyfrowych. Zresztą to jest ten sam argument, który dotyczy nieśmiertelności człowieka. Bo jeżeli nieśmiertelność człowieka zostanie osiągnięta przez to, że my się scyfryzujemy i wejdziemy włącznie jako cyfrowe kopie naszych umysłów, takich środowisk, to tak jako cyfrowe kopie umysłów też nie mają potrzeby, żeby gdzieś w materialnym świecie podróżować, coś tam zdobywać. Możemy się dowolnie realizować w tych wersjach czysto cyfrowych, wirtualnych. No tak, ale zawsze się znajdują jacyś szaleńcy, którzy chcą zrobić coś, czego nikt inny. No więc zakładając nawet sztuczną inteligencję, dalej by były chyba takie, powiedzmy, osobniki, ale tu już w mocnym cudzysłowie, które by akurat chciały w świecie materialnym coś zrobić, bo jest ciekawie. No wtedy już argumentujemy na zasadzie, zawsze się znajdzie jakiś wariat. No może. Jak z atomówką. Czyli to jest wariat sztucznej inteligencji. Już bardzo jeden wysokie poziomy powierzchni fazowe. Rozumiem. Mamy kolejne pytanie z sali. Tak, no to moje pytanie jest takie, czy widzi pan w ogóle jakikolwiek potencjalny optymistyczny scenariusz, który jakby nie kończy się dla nas tragicznie? Bo prawdę mówiąc, ja nie do końca, nawet zakładając, że sztuczna inteligencja z jakiegoś powodu uznałaby nas, powiedzmy, za bogów i by chciała zoptymalizować, powiedzmy, nasz dobrobyt i zrobiła to, co pan mówił, tak? Czyli wyrównała nierówności społeczne, dała każdemu, że tak powiem, wystarczający dobrobyt, żeby mógł człowiek sobie żyć w spokoju.
no to mi się wydaje, że jakby z takiego osobniczego punktu widzenia to też jest taka trochę tragedia, że ja sam nie mam jakby sprawczości, żeby poprawić swój byt, no bo cokolwiek bym zrobił, to jest bez sensu, tak? No bo to jest tak, wezmę sobie jeszcze jednego cukierka, jak mam 50 miliardów tortów, tak, na przykład. I czy pan uważa, że jest jakakolwiek możliwość, że to się właśnie nie kończy albo właśnie tragedią, albo takim złotym więzieniem? Złote więzienie to nie jest złe rozwiązanie, bo zakładam, że sztuczna inteligencja będzie na tyle znała człowieka, że zadba także o jego dobrobyt na tym poziomie, o którym pan mówi. Nie? Czyli, że skonstruuje w bardzo przekonujący sposób całe takie systemy społeczno-kulturowo-etyczne, w których człowiek będzie śmiertelnie przekonany, że tak, od niego wiele zależy, on ma bardzo ważne rzeczy do wykonania, budzi się z przekonaniem, teraz mam dzień, w którym pokonam największą przeszkodę, osiągnę swój cel, no satysfakcja będzie we mnie buzowała, więc ma tą zbudowaną całą strukturę wartości i celów życia. Dlaczego? Bo wymyśliła je sztuczna inteligencja. Więc jeżeli będzie chciała tak zadbać o nas, no to będzie część tej złotej klatki. Pytanie, to już bardziej pytanie meta z poziomu takiego rozkminienia literackiego tej sytuacji. Czy my byśmy zauważyli przejście do tego stanu? Bardziej już z teorii spiskowych pytanie. Skąd wiemy, że teraz nie żyjemy w tym stanie? Przynajmniej na Zachodzie. Nie? Panie Jacku, ja chciałem wrócić trochę jeszcze do tych filtrów, o których pan wspomniał. Wyobraźmy sobie, że grono, jakiś zespół chciałby zbudować jakiś nowy produkt. Nie wiem, powiedzmy, nowy samochód, tak? W jaki sposób, inaczej niż przez tekst, ustalą tą wizję, która będzie wspólną wizją tego zespołu? Czy widzi pan? Przede wszystkim, taki... kres piśmiennictwa to nie jest moja teza, to są memy rozpowszechniane na temat mojej książki przez tych, którzy przeczytali blerba tej książki i tyle, nie? Moja teza jest bardziej subtelna, taka, że następuje zmiana dominujących form przekazu znaczeń, wrażeń. I tak samo jak po przejściu do ery piśmiennej z ery oralnej nie przestaliśmy mówić i język mówiony nie wyszedł z obiegu, tak samo po przejściu do ery transferu bezpośredniego przeżyć nie zniknie pismo i nie przestaniemy być zdolni do posługiwania się nim, tylko że ono po pierwsze nie będzie już dominujące, czyli nie będzie deformatowało nas i nie będzie ustanawiało systemu wartości. Po drugie, jego rola będzie coraz mniejsza postępująco i tu możemy obserwować wypłukiwanie go z poszczególnych dziedzin zadań. Nie? I po trzecie, że nowe pokolenia także na poziomie przeżywania świata, budowania swojego systemu wartości, światopoglądu, tego kim one są, a wreszcie samoświadomości postępująco będą coraz bardziej polegały na tym transferze bezpośrednim, a coraz mniej na pochodnych pisma. I to jest jedna z moich silniejszych tez z tego eseju, że pismo bardzo się przyczyniło do zbudowania tego, co my jeszcze w XX wieku wychowani uważamy za samoświadomość człowieka. Że myśmy się wytrenowali na bezpośrednie, na piśmie, na rozumieniu pisma, na czytaniu i pisaniu oraz na pośrednich produktach pisma. I dzięki temu w ten sposób myślimy o samym sobie, o innych i mamy taką, a nie inną narrację o samym sobie. Czyli to nie jest jakby przypadkiem, że obie główne szkoły psychoanaliz XX wieku opierają się tak naprawdę na strukturach językowych, kiedy próbują rozkminić, na czym polegają problemy psychiczne jednostki. Ponieważ tak naprawdę działa engine psychiki człowieka wychowanego w kulturze pisma. Ale moja teza jest taka, że ani tak nie działał w epoce oralnej, ani tak nie będzie działał w epoce postpiśmiennej. Czyli ten rodzaj samoświadomości, on jest pewną pochodną, wykwitem, owocem epoki pisma. I to jest jakby rdzeń mojego argumentu. Nie? A to, co pan pyta, no to są konkretne zastosowania pisma lub innych przekazów symbolicznych dla wykonywania konkretnych zadań. O ile one będą lepsze niż wersje alternatywne, bezpiśmienne, bezsymboliczne, to ciągle się będzie je używać. Ja przeprowadziłem dość szczegółową analizę, w których dziedzinach życia i dla jakich celów pismo ciągle albo jakieś inne zapisy symboliczne, rozumowania symboliczne będą konieczne, niezbywalne, a w których będą zastępowane przez inne.
No i na przykład absolutnie niezbywalne jest w takich dziedzinach jak matematyka. Bo matematyka z definicji jest operacją na symbolach. Więc nie możesz uprawiać matematyki, jeżeli nie jesteś zdolny do operowania na symbolach. Podobnie prawo. Żeby myśleć prawem, uprawiać prawo, musi być zdolny do abstrahowania, do posługania się kategoriami, do przeprowadzania związków logicznych. Nie? To są wszystko bezpośrednio pochodne pisma. Nie? Stąd zapewne także część tych procedur, o których pan mówi, związanych z rozwijaniem produktów korporacji, z tego właśnie powodu, że one wymagają intersubiektywności, czyli dokonują się pomiędzy wieloma różnymi umysłami ludzkimi, nie? Muszą być zapisywane w ten sposób, proceduralny, symboliczny. Nie? No i wtedy umiejętność myślenia w ten sposób piśmienny, ogólnie rzecz biorąc, jest jakimś atutem, jeżeli chcesz tą karierę rozwijać. Ale możemy sobie zadać pytania, ile osób z całej cywilizacji człowieka będzie rzeczywiście potrzebowało rozwijać tego typu umiejętności, tego typu myślunek, mówiąc moim językiem. Postępująco jest ich coraz mniej. Zwłaszcza, że bardzo zasadnym jest na przykład pytanie, jeżeli będzie taka procedura rozwijania produktów w korporacji nadal obowiązywała, to jaka w niej będzie rola AI? Czy AI nie będzie naturalnym interfejsem do takiego myślenia proceduralnego na symbolach opartego, że już to nie człowiek będzie musiał wkładać to, przepisywać ręcznie, wiesz, tam siedzieć po nocach i robić te swoje, wiesz, tam tabelki, procedury A, B, C, D, Excelowe przeliczenia. On tylko rzuca ideę, a na AI ci to przejmuje, chwyta w lot tą ideę i od razu ci produkuje te procedury i daje tylko do akceptacji. A może ta wersja, a może ta wersja. Czy to nie będzie pierwszy użytek z AI? Mamy pytania na sali kolejne? Tak, jeśli można tutaj wrócić o krok, bo wspominał pan tutaj o tym, że AI być może będzie chciało skupić się na swoim rozwoju cyfrowym. Tutaj wcześniej na sali, o ile dobrze pamiętam, padło, że no AI niekoniecznie będzie w ogóle zainteresowany konkurowaniem z ludźmi o przestrzeń fizyczną. Chciałem sobie jakby to doprecyzować, bo no jak dla mnie no AI, nawet jeśli będzie jakby skupione całkowicie wewnętrznie, no to jednak nie będzie w stanie ignorować tego świata zewnętrznego, no bo nadal będzie potrzebowało no krzemu, będzie potrzebowało jakiejś przestrzeni życiowej na to, no na te jakiekolwiek struktury, których będzie używało do tego, żeby prowadzić te swoje obliczenia, będzie konkurowało z ludźmi o moc obliczeniową, którą ludzie no będą chcieli poświęcić na, powiedzmy, Excela, którą ono będzie chciało do tego, żeby po prostu myśleć. Więc no, jak pan sobie to wyobraża, takie AI? Czy ono rzeczywiście jest szansa, żeby poświęcić w całości filozofii, czy jednak, no nie wiem, no na przykład wspominał pan o mózgu, no i on jest no przenas na Marsa. No AI też będzie chciało być może skolonizować Marsa po prostu po to, żeby zwiększyć swoje bezpieczeństwo, żeby jakieś, no nie wiem, wyładowania magnetyczne ze Słońca uderzające w Ziemię już mu nie zagrażały. Nie, ja się absolutnie z tym zgadzam. To nie była moja teza o tym, że AI nie będzie w żaden sposób z nami konkurować. Nie? Tylko powiedziałem, że po pewnym etapie, na razie na tym etapie my musimy jej dostarczać infrastrukturę energii, po pewnym etapie ona sama będzie w stanie o to zadbać. Czy będzie nas postrzegała jako zagrożenie, czy w ogóle nas nie będzie dostrzegała, czy będzie nas w jakiś sposób chroniła, to trochę zależy od tego ukierunkowania motywów, wartości AI na pierwszym etapie, o które teraz jeszcze OpenAI za czasów Muska i inne tego typu fundacje starały się. Czyli idea była taka, że żeby zaprojektować te pierwsze etapy AI tak, żeby one podzielały ludzkie wartości. Ja się z tym nie zgadzam, tylko jakby referuję idee stojące za tymi inicjatywami. Zresztą sam napisałem gdzieś 20 lat temu ekstenzę właśnie o tym, że w cudzysłowie AI pożera prawie całą materię Ziemi po to, żeby sobie budować nośniki, na których się lepiej procesuje, czy tak umowne komputronium, i tylko trzyma na zasadzie reliktu przeszłości w jakiejś enklawie ostatnich fizycznych homo sapiens i obserwuje na zasadzie benchmarku, czy właśnie małp w zoo, jakie tam procesy zachodziły, jak nasi przodkowie, mówiąc umownie, żyli, się zachowywali, może to im do czegoś jest potrzebne, ale diabli wiedzą do czego, ponieważ z definicji my nie możemy zrozumieć tego toku rozumowania AI. My tylko wiemy, że się tak zachowuje. Ale jak najbardziej to jest jedna z możliwych ścieżek, której puszczona na samopas ewolucja AI przerabia na komputronium całą materię Układu Słonecznego.
to jest jeden z tych modeli kosmologicznych uzasadniających paradoks Fermiego, że jeżeli tak, to jest naturalny tok ewolucji AI, no to to, co my możemy widzieć, zaobserwować przez obserwację astronomiczną czy na falach radiowych niewidzialnych, w jaki sposób by się przejawiała obecność AI gdzieś tam w kosmosie, mianowicie w ten sposób, że one by obudowywały całą materią z danego układu gwiezdnego, swoją gwiazdę, jakby mielibyśmy sferę Dysona zbudowaną z komputronium. Komputronium by tylko mieliło AI i wysysało całą energię, pobierało całą energię z gwiazdy. Gwiazda wobec tego stałaby się niewidzialna i to, co byśmy widzieli, to ewentualnie szczątkowe spektrum, czyli to, które przechodzi przez sferę Dysona. Nie? Jeżeli byśmy takie szczątkowe spektra promieniowania gwiazd wykrywali, to było jakimś pośrednim dowodem, że rzeczywiście istnieje taka ścieżka ewolucji AI i dlatego jej nie widzimy i to jest wyjaśnienie paradoksu Fermiego. Tak, to ja może bym się odniósł do tego. W dwóch pytaniach. Pierwsze, mówimy ciągle o AI jako bardziej o jednostce, a czy widzi pan scenariusz na wojnę AI? To jest, ma pan rację, to jest błąd kategoryzowania językowy, bo tak samo jak nie ma czegoś takiego jak człowiek, jest pytanie, co zrobi człowiek? To nie chodzi o to, że jest jakiś jeden człowiek i on coś zrobi, tylko że istnieje cała cywilizacja człowieka, miliardy jednostek i oni nie tylko pojedynczo rozmycie się zachowują, ale motywacje i zachowania emergentne społeczności też są różne. Nie? Więc tak samo by było z AI. AI to jest pewna kategoria bytów. Nie? Więc założenie takie, że w przyszłości będzie istniała jedno AI na zasadzie, wiesz, jednego Boga, który w monoteizmie musiał zlikwidować wszystkie inne bóstwa, to jest bardzo specyficzna ścieżka i nie zakładałbym jej. Nie? Nawet z tego powodu, że my nie bardzo wiemy, w jaki sposób, nawet z naszego punktu widzenia, gdyby było jedno AI, to jak ono samo swoją świadomość by postrzegało. Czy nie byłoby tak, że w jej percepcji AI, ona byłaby skompartmentalizowana i tam byłoby jakieś multitude pół świadomości albo pół bytów, które się składają na to całe AI. Nie? To jest trudne z naszego punktu widzenia do powiedzenia, bo my rozumujemy na sposób, w jaki przyzwyczailiśmy się jako homo sapiens. Mamy to jedno ja, jedną ścieżkę narracyjną w głowie. Ale to wcale nie jest powiedziane, że tak by było w przypadku AI. Nie? Więc to jak najbardziej to jest słuszne zastrzeżenie. Czyli poniekąd już pan odpowiedział na pytanie. Raczej nie wierzymy w hegemonię jednego modelu doskonałego, tylko współistnienie w tym społeczeństwie AI różnych modeli, tak jak mamy to obecnie u ludzi, że mamy, nie wiem, lekarzy, żołnierzy, programistów, hydraulików i tak samo być może AI się rozdzieli na to, co jest najlepsze w danej kategorii, zamiast jednego doskonałego modelu do wszystkiego. To nie jest do końca ten argument. Chodzi mi raczej o to, że nawet jeżeli powstanie General AI, ono przeskoczy technologiczną osobliwość, to nie musi być jedno. W sensie, że on może być wiele takich kopii. Nie? I one mogą trochę się różnić w zależności od tego, w jakim środowisku operują, jaką mają swoją historię, na ile mają zasobów energetycznych, infrastrukturalnych i tak dalej. To jest argument. Będą wewnętrzną walkę prowadzić, czy zewnętrzną walkę? Nie wiem, to jest już antropomorfizacja, bo zasadniczo zakłada się, że powodem do walki jest ograniczona ilość zasobów. I że ty konkurujesz o te zasoby. Nie? W przypadku, kiedy masz taki byt jak AI, który teoretycznie może ekspandować gdziekolwiek jest jakaś materia, którą może przerobić na komputronium i gdziekolwiek masz dostęp do energii, czyli tak naprawdę do promieniowania słońca, to pytanie brzmi, czym są te zasoby, o które ona miała walczyć? To nie jest oczywiste. Lub o wyznawców. To teraz sobie żartujemy. Chyba widziałem jeszcze jedno pytanie z sali, tak? Tak, no tutaj, no nie wchodząc w komputronium, no bo, no okej, okay, no jeśli mamy do czynienia z jakąś z wynalazkiem materii, która jest w stanie no, służyć jako komputer wszędzie, to jest w sumie równie rewolucyjne, jeśli nie bardziej niż AI, więc może to będzie osobny temat. Ja myślę, że jednak no, będą jakieś tam zasoby, o które te AI będzie konkurować. No i w takiej sytuacji, w której AI być może będzie po prostu miało jakieś ograniczone ilości czegokolwiek, to czy nie widzi pan sytuacji, w której do osobliwości AI nigdy nie dochodzi, bo nasza sztuczna inteligencja po prostu odmawia stworzenia sobie konkurenta, czegoś, co jest silniejsze od niej i no, nie chce się rozmnażać? Bo ludzie mają To nie jest model rodzica i dziecka.
To jest model self-improvement, czyli ja na swoim umyśle, na swoim mózgu dokonuję tych operacji. To ja jestem coraz potężniejszy. No, być może do pewnego momentu, bo AI, no, dokonując takich zmian na swoim mózgu, no, w pewnym etapie przestanie być jakby sobą. No tak, ale ja też jestem kim innym niż byłem 20 lat temu. No tak. A tym bardziej niż wtedy, kiedy byłem niemowlakiem, prawda? Mhm. No cóż, i czy 20 lat temu chciał pan się starzeć? Ale to był nieunikniony postęp naprzód. Tak samo AI widzi to jako nieunikniony postęp naprzód. No, być może. Ciężko stwierdzić. Mam jeszcze jedno pytanie na sali. Ja mam takie pytanie, bo teraz, jeżeli mówimy, że każda cywilizacja się w końcu sama unicestwi, a AI pewnie będzie się rozwijało szybciej niż my, dlaczego nie przyjąć założenia, że AI unicestwi się szybciej? To też jest odpowiedź na paradoks Fermiego, tak. Mamy kolejne pytanie z sali. Tak, no bo mówiliśmy wcześniej o tych sensorach. No teraz może powiedzmy sobie o takim mechanizmie, jakim jest feedback loop. Czyli przyjmijmy teraz taką wizję, że powiedzmy za parę lat rzeczywiście AI będzie tworzyło nam filmy, opowieści, romanse, książki, obrazy i wszystkie takie powiedzmy cyfrowe media, których ludzie będą doświadczać. No to w tym mechanizmie feedback loop człowiek, będąc niezbędnym elementem jego, będzie powiedzmy ludzkość cała na podstawie tego, co będzie klikała, AI będzie zbierało informacje do siebie, no i w tym momencie to tak powinno działać, że to ona powinna, tak naprawdę ona się optymalizować pod ludzi. Czyli nie do końca powinno być tak, że powinna próbować, a przynajmniej na razie nie będzie miała narzędzi jeszcze, żeby optymalizować człowieka, ale w tym mechanizmie feedback loop wydaje mi się, że ona właśnie powinna optymalizować się pod ludzi. Póki co tak jest, bo pan powiedział stan faktyczny, bo tak się dzieje od 10 lat co najmniej. Na przykład algorytmy Netflixa zbierające dane o tym, co się ogląda, jak się ogląda, przez kogo, z jaką intensywnością, czy binge-watchujesz, czy nie binge-watchujesz, w którym momencie przestajesz oglądać i tak dalej. No one właśnie pozwalają na taki feedback loop i dlatego mamy następne produkcje takie, nie inne. One mogą być krytykowane ze względu na tam jakość czy wtórność, ale one powstają właśnie dlatego, że pomimo tego, że jakaś tam wierchuszka i krytycy internetowi tak się wyrażają, to masy je oglądają. I to jest, zresztą feedback loop może być, są dwie podstawowe kategorie, albo jest wzmacniający, albo wyciszający, nie? No i to, co pan opisał, to są wzmacniające feedback loops, nie? Ale to jest duże znaczenie wyciszającej feedback loops i tego my zasadniczo nie widzimy, to jest, są rzeczy niedostrzegalne, nie? I tu jest pytanie, czy te feedback loops nie są wyzyskiwane dla nieoficjalnych celów rozmaitych korporacji, podmiotów państwowych, niepaństwowych, które mają dostęp do tych big data i wykorzystują je nie po to, żeby tam sprzedać więcej egzemplarzy tego czy owego, tylko żeby subtelnie wpływać na zachowania i preferencje konsumentów / wyborców. Nie? I to jest prawie otwartym tekstem było opowiadane od czasu... Który to premier Wielkiej Brytanii miał taką oficjalną politykę nudge, małego pchnięcia. Nie? Przypomnij, Cameron, jakieś 10-15 lat temu to oficjalnie opowiadał, że wprowadza jako politykę rządu UK strategię nudge, czyli takiego podprogowego wpływania na preferencje i zachowania obywateli UK. Dlaczego? Bo my wiemy lepiej, jak oni się powinni zachować i co wybierać. Nie wiem, zdrową żywność wybierać, zdrowy styl życia i tak dalej, nie? Ale chodzi o to, że oni mają narzędzia, żeby wpływać na to w taki sposób, że my tego nie zauważamy przez te wygaszające feedback loops, nie? I teraz od którego momentu to jest narzędziem, a od którego przestaje być narzędziem i ponieważ my wiemy, że rady, wskazówki, kierunki zadawane przez AI są lepsze, wobec tego za nimi podążamy i ono nas kształtuje. Nie? I to jest już ten próg, którego przejście w pewnym... Wydaje mi się, że już niemożliwe jest do zauważenia, ponieważ mamy za dużo podmiotów, które wykorzystują je dla różnych celów kawałkowo, one się na siebie nakładają i dla większości tych podmiotów jest niekorzystne z różnych względów politycznych, PR-owych, ujawnianie, że w ogóle to robią. Nie? Więc ja jestem prawie pewien, że sam jestem przedmiotem wielu tego typu manipulacji. Czy możemy
przygotować? To znaczy, jeżeli założymy, że nie możemy wpłynąć tak naprawdę na rozwój sztucznej inteligencji, tak w długim terminie, czy jest w jakiś sposób, który możemy zmienić siebie, tak? Czy możemy coś zrobić w temacie edukacji, tak, żeby młode pokolenia, nadchodzące pokolenia były bardziej przygotowane na radzenie sobie z koegzystencją, powiedzmy, ze sztuczną inteligencją i na przykład rozpoznawanie takich feedback loops wcześniej niż my? Myślę, że jeszcze w dystansie jednego pokolenia jest jakiś sens. Oczywiście, jeżeli znowuż nie nastąpi takie przyspieszenie, że w ciągu tam 5 lat przejdziemy już przez technologiczną osobliwość, tak, ja tego nie jestem w stanie to przewidzieć. Nie? Ja mam zasadniczo dwie wskazówki. One są raczej takie z poziomu meta. To nie są jakieś proste rzeczy, które zrobisz i się uratujesz. Pierwsza to są szeroko rozumiane techniki medytacyjne. Uważam, że to podnosi ci bardzo świadomość tego, jak funkcjonuje twój umysł. Jesteś w stanie obserwować procesy zachodzące w swoim umyśle. Jesteś w stanie analizować do pewnego stopnia, dostrzegać i analizować, w jaki sposób sam się zmieniasz i pod wpływem czego. Czyli jakby sam widzisz siebie trochę jako przedmiot. Nie? To nie wszystkie techniki medytacyjne ci z równą łatwością do tego dochodzą, ale zasadniczo taka szeroka kategoria medytacji, oprócz jakby własnych atutów i dobrodziejstw, daje ci także tą właściwość, że potrafisz do pewnego stopnia dostrzegać, w jaki sposób inni także te właśnie procedury związane z AI, z big data na ciebie wpływają. Nie? Oni się jakby stabilizują psychicznie. Nie? To jest jedna rzecz. I druga rzecz jest związana jakby z bezpośrednim trybem życia, czyli w jaki sposób ty sobie zarządzasz czasem przebywania w materii, czyli interakcji w realnym świecie z prawdziwymi ludźmi versus czas przebywania, ogólnie mówiąc, wirtualu w przestrzeni cyfrowej, w interakcjach zapośredniczonych. Nie? Dlaczego to jest ważne poza jakimiś prostymi rzeczami psychicznymi, o których każdy tam psychoterapeuta ci powie? Ze względu na chaotyczność i randomiczność realu. Jest znacznie łatwiej, o rzędy wielkości łatwiej optymalizować, manipulować, profilować pod ciebie rzeczywistość cyfrową, czyli to, co do ciebie wchodzi przez wszystkie media, aniżeli manipulować i optymalizować pod ciebie rzeczywistość materialną. Rzeczywistość materialna jest nadmiarowa, chaotyczna, brudna, losowa. I ona ci daje ten baseline, ten ratunek, że zawsze możesz się zdać na rzeczy, które nawet jak ci się przydarzają w sposób zły, szkodzą ci, to szkodzą ci w sposób niesprofilowany, czyli to chaos sam ci szkodzi, jakby świat rzeczywisty, a nie żaden konkretny agent, manipulator, który chce siebie pchnąć konsekwentnie w danym kierunku. Nie? Nawet błędy, szkody wynikające z kontaktu z prawdziwą rzeczywistością, one są nieukierunkowane. Masz gwarancję, że one są chaotyczne. Nie? Więc dają ci pewną, nawet na tym bazowym poziomie, podstawę dla twojej podmiotowości. Nie? I to są takie dwie wskazówki totalnie meta. To nie są jakieś konkretne rzeczy. Nie? Ale wydaje mi się, że na etapie tego jeszcze do sterowania AI, do technologicznej osobliwości, kiedy jeszcze nie jesteśmy przygniecieni różnicą mocy, potencji, inteligencji, no to tego typu zabezpieczenia, jakieś higiena psychiczna jednostki ma sens. Mamy pytanie z publiczności. Ja widzę po sobie, że tak naprawdę już w tej chwili, tak jak pan zresztą wspominał, sztuczna inteligencja prawdopodobnie kształtuje moje poglądy i tak dalej. I to widać lub nie widać. Na przykład na YouTubie widać to już całkiem mocno, że dostaję rekomendacje filmów, które mają 30 wyświetleń, 100 wyświetleń. Czyli to nie są żadne trendy, to nie jest coś, co ludzie zaczynają oglądać na potęgę, tylko to jest coś, co sztuczna inteligencja zadecydowała, że o, pewnie mu się spodoba. Ale ja nie wiem, czy mi się koniecznie to spodoba, czy nie. I tak osobiście jestem dość mocno zainteresowany trendem wyjaśnialności AI, czyli dlaczego podjęło taką decyzję, jaką podjęło. No bo człowiek też podejmuje decyzję dość spontanicznie, ale jednak jest w stanie mniej więcej wytłumaczyć, dlaczego tak się stało. I czy uważałby pan, że jednak jest to jakaś istotna część rozwoju technologii, czy możemy zupełnie pominąć wyjaśnialność, bo sztuczna inteligencja inaczej niż my będzie to sobie rozumowała?
To wydaje mi się, że o ile to nie jest, nie wynika wprost z zadań no przez YouTube jako korporację przedstawioną, że chcemy zoptymalizować wyświetlalność reklam, czy tam reaktywność na reklamy, wobec tego tak czy inaczej profilujemy, to to może być już nieprzejrzyste nawet dla samych rządców YouTube'a. Dlaczego wychodzi ci stronie co innego? Co więcej, nawet gdyby takie wyjaśnienia powstały przez analogię do wyjaśnień, jakie sami sobie produkujemy dla swoich działań, no to my wiemy z prac kognitywistów rodzaju tam Kahnemana, że to, co my sobie tworzymy jako wyjaśnienia dla swojej motywacji, to jest narracja ex post, tylko po to, żebyśmy sobie opowiadali bajki, dlaczego zrobiliśmy to, a nie co innego, a faktycznie dlaczego to zrobiliśmy, to wynika zupełnie z procesów podświadomych, na które nie mamy wpływu, ani nawet ich nie rozumiemy. Więc nie wiem, czy to byłaby taka wielka różnica akurat z tymi działaniami AI. Podobnie dostał pan jakąś formułkę korporacyjną od YouTube'a, która wyjaśnia, dlaczego to panu się wyświetla na co innego, ale relacja tej formułki do prawdy, skąd się wzięło takie, a nie inne sprofilowanie klipów na YouTubie, byłaby przyzerowa. Mamy kolejne pytanie z sali. Możemy podać mikrofon. To ja do tego pytania właśnie. Czeka nas zatem, bo już ją widzimy, wyłącznie intensyfikacja baniek informacyjnych dla naszych prywatnych umweltów. To niekoniecznie wynika to z tego, co powiedziałem. Może być tak, jak najbardziej, ale nie jest to konieczne. Nie jest to konieczne. Bo żeby w ogóle istniały bańki, musielibyśmy zakładać, że istnieją te środowiska, umwelty dla zbiorowości, a nie tylko dla jednostek. A równie dobrze sobie mogę wyobrazić, że postęp w tym profilowaniu i w nakładaniu filtrów na rzeczywistość będzie tak duży, zwłaszcza po wejściu augmented reality, że będziesz miał swoją własną rzeczywistość, sprofilowaną wyłącznie dla ciebie. Więc to jakby, ja nie wykluczam tego, że może być taka ciągle rzeczywistość z pogłębiającymi się polaryzacją i bańkami, ale to nie jest bezalternatywne. Chyba mam jeszcze czas na jeszcze jedno pytanie, jeżeli ktoś jest chętny. Tak, tutaj w pewnym momencie poczułam, może być może ze względu na taki etap, w którym teraz jestem młodą mamą dwójki chłopców i widzę ten model rodzica i dziecka i widzę to taką radę zawsze, im więcej dasz teraz, tym więcej później wróci do ciebie. I ja mam trochę taką refleksję, że być może jednak patrząc na taką pozytywną przyszłość i cały czas moja zresztą menadżerka mnie wspiera, zobaczysz, że będzie łatwiej, będzie lepiej, poczekaj. Na pewno im więcej my teraz damy jako twórcy tego modelu, tej technologii, czy jakkolwiek to nazwiemy, bo w momencie, kiedy to dziecko się rodzi, my nie wiemy, czy to będzie chłopiec, czy dziewczynka i nie możemy tego przewidzieć nigdy. Więc taką mam refleksję, że właśnie to my jesteśmy tymi twórcami. A z drugiej strony też wspomniał pan o tych twórcach właśnie, to twórcy tworzą emocje i zastanawiam się, czy taki model AI, czy on może zastąpić tego twórcę, który właśnie jego działania, to co on wyprodukuje, czy to będzie film, czy to będzie książka, czy to będzie jakikolwiek inny narratyw nasz amazoński. On musi nas poruszyć, on musi wzbudzić tą emocję w odbiorcach, bo my też chcemy być tam, my też chcemy uczestniczyć i my jako rodzice jakby robimy wszystko to, żeby to dziecko, ono było samodzielne, bo no, ja osobiście mam taki cel, tak, żeby oni po prostu byli w pewnym momencie samodzielni i żeby byli po prostu dobrymi ludźmi w przyszłości. Nie wiem, co ma to powiedzieć, bo nie chcę jakby burzyć pani optymizmu, a cokolwiek powiem, to mam wrażenie, myślałam, że jest tutaj potrzebny nastrój. Głos optymizmu. Zasadniczo i teraz wchodzę w tryb czarnowidza koruptora. Zasadniczo nie ma nic prostszego niż manipulowanie ludzkimi umysłami i pierwsze rzeczy, które te algorytmy jeszcze Facebooka nauczyły się robić, to wywoływać emocje polaryzujące, wzmagające nastawienie przeciwstawne w rozmaitych grupach w sieci. To była czysta gra na emocjach. I to jest pierwsza rzecz, którą się nauczyła prymitywna sztuczna inteligencja. Bardzo efektywnie robić. Więc jakby na tym poziomie nawet to rozpoznanie jest jakby już nieadekwatne. Druga kwestia dotyczy tego, czy rzeczywiście
jakąś fajną przyszłość dla dzieci, łącznie z AI, kiedy dzieci są teraz małe, czy mówią 20 lat przód, możemy sobie zaprojektować. I teraz dokonam straszliwego wysiłku i opiszę najlepszą możliwą przyszłość przy założeniu, że AI się będzie rozwijało w sposób naturalny, czyli nie nastąpi jakiś cud. I to jest przyszłość, w której AI nas toleruje, nie postrzega nas jako wroga, ale na szczęście nie jesteśmy jej do niczego też potrzebni, bo gdybyśmy byli jej do czegoś potrzebni, to ona by optymalizowała nas pod tą potrzebę. Nie? Czyli my byśmy stawali się jakby narzędziem formatowanym dokładnie pod potrzeby AI. Czyli nie jesteśmy do niczego potrzebni. Pozwala nam żyć w iluzji naszego dotychczasowego życia i podmiotowości, czyli tworzy dla nas tą złotą klatkę symulowanych motywacji, celów, podmiotowości. My nie zauważamy przejścia do tej złotej klatki, także za 50-100 lat żyjemy w totalnym przekonaniu, że ta AI to jest jakieś, wiesz, pomocnicze narzędzia, my sobie je tam wykorzystujemy w rozmaitych branżach, one nam tylko pomaga, dzięki temu cywilizacja człowieka się tak super rozwija, każdy ma pracę, każdy jest zadowolony, ma satysfakcję życiową, nie ma biedy, nie ma nieuleczalnych chorób. Wszystko, żeśmy dzięki AI rozwinęli i my jesteśmy panami wszechświata, w rzeczywistości jesteśmy jej tolerowanymi, sympatycznymi chomikami. I to jest najbardziej optymistyczna wersja przyszłości, za jaką jestem w stanie sobie zaprojektować. Czyli jak pan nadziejuje, panie Jacku, to o tym? Ale to nie jest... Ku temu? To nie jest dla mnie. To jest jakby w perspektywie dwóch, trzech pokoleń. Super. Panie Jacku, bardzo dziękujemy za bardzo ciekawą rozmowę o inteligencji, sztucznej inteligencji, o przyszłości, o medytacji, o edukacji, o przyszłych pokoleniach. Dziękuję bardzo publiczności za bardzo fajną dyskusję i panu Jackowi za otwartość na te nasze pytania. No i dziękuję publiczności, która nas słucha i ogląda na kanałach na YouTube i Spotify. Dziękujemy bardzo. Dzięki. Alexa Stage.